Aloha, bracia i siostry. Zobaczcie, jaki wspaniały kamień znalazłem, kurczę, z taką dziurką. Jest piękny. Wow. Ciekawe, jak doszło, jaka jest historia tej dziurki. Niesamowite. Wow. Biorę go do domu. Oj, nie ma ostrości. Niestety nie ma. Biorę go do domu, bo jest cudowny. Zobaczcie, jak to... Wow! Jaka magia! Tu jeszcze muszę go oczyścić. Trochę był w ziemi, dlatego troszkę go oczyściłem. Jaki magiczny kamień. Ciekawe, jak doszło do zrobienia tej dziury. Wow! Biorę go do siebie. Nie ta kieszeń. Chwileczka. Rzut na piękne lasy. Aloha, bracia i siostry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Cóż, nowy kamień był inspiracją do sprawdzenia jakości nowej kamerki. Tak więc cóż, ciekawe, czy jest różnica jakości. Trochę się zamotałem, ale właśnie chciałem wam pokazać też przede wszystkim tutaj wielkiego Boga. Zobaczcie, jakie to drzewo jest piękne. Wow. Obrośnięte mechem. Wow. Niesamowite. Czy to się nagrywa? Coś mi migało, że jednak, że bateria jest słaba, ale nie. Chyba wszystko dobrze. No właśnie, czy to w ogóle się nagrywa? Wszystko się nagrywa. Drobne problemy techniczne spowodowane nową, starą kamerką. Nową, starą, dlatego że moja nowa, ale stara, gdyż ona ma prawie 12 lat. 12 lat sprzęt w mym ręku. Ale właśnie. Wow. Zobaczcie w ogóle, jakie to drzewo jest piękne, jaka jest w nim moc. Tutaj dla porównania drzewa normalnej wielkości, a tam to tutaj malutkie brzuski, a tam w oddali wielkie, wspaniałe, wielki Bóg, wielki Ent. Wow, to jest tak niesamowite. Wow. Naprawdę niesamowite wrażenie robi to drzewko. Zachwycanie się takim widokiem jest tak cudowne. W kamerze to nie robi takiego wrażenia, ale na żywo naprawdę wow. Jeszcze porośnięte tym mechem. Witaj, wielki Bogu. Niesamowite. Wow. Natura jest tak niesamowicie piękna i nic, tylko podziwiać. Niesamowite. A co? Ja dalej sobie spaceruję, testując kamerkę, między innymi nagrywam pierwszy filmik w nowym roku. A wy jak tam się trzymacie, bawicie? Muszę się przyzwyczaić do nowej kamery, bo co innego zerkać w telefon, a co innego w obiektyw kamery. Więc trzeba się przyzwyczaić, ale kurczę, do czego tu się przyzwyczajać? Tu jest tak pięknie. Wow.
Wow, ale szybkie zbliżenie. Wspaniałe lasy. Tu jest no tak cudownie, taka aura. Taka aura. Oczywiście niektórzy powiedzą, że autostrada w tle, ale to tylko my decydujemy, na czym się skupiamy, czy na tych pozytywnych rzeczach, czy tych negatywnych. Piękne, czyste powietrze. Tutaj jakieś świeci. O, no właśnie, teraz macie żywy przykład człowieka, który właśnie się skupił na negatywnych rzeczach. Wspaniała kubka. Cudowne, po prostu wszystko jest cudowne. Właśnie. Boże stopy niechaj będą. A wy chodzicie na boso? Ale to wszystko to jest mega zabawa. O, proszę bardzo, tutaj jedna skarpetka, oczywiście inna. W paznokcie, fajna stópka. Druga, o, jeszcze dziurawa skarpetka. Ojeciu, o, co to się stanęło? Dziurawa skarpetka, o. Masakra. Jak ten człowiek może tutaj tak żyć? Dziurawe skarpetki, paznokcie na stopach. A właśnie, może teraz tak sobie zrobimy ujęcie stópek. Tylko nie wiem, czy to dobrze widać będzie, a może tak. O. To jest po prostu zabawa. O, i teraz będzie ujęcie stópek. Bosa stopa. A tak. O. Zabawa życiem jest taka cudowna, gdy nic nie trzeba. Chodzenie na boso. Takie cudowne, gdy pobudzamy te nasze wszystkie receptory. Ja na przykład od razu, gdy zdejmę buty i gdy pochodzę, no może źle powiedziałem, od razu, gdy zdejmę buty, pochodzę 50 minut właśnie na boso, to od razu jakieś bierze mnie na bekanie, jakieś przesuwają się coś tam w moich organach. Czyli to tylko świadczy wszystko o tym, że faktycznie w tych stopach są te receptory i naprawdę w chodzeniu na boso jest ta magia i warto to robić. Warto właśnie też stąpać na jakieś rzeczy twardsze i tak dalej, żeby te receptory uciskać. I to jest tak piękne. A co do tego, że chodzenie na boso faktycznie działa, tutaj chwilka, weźmiemy buciki, kochane buciki. Co tego właśnie, że receptory na stopach faktycznie są i chodzenie na boso działa. Wiele w internecie, może wiele po prostu wszędzie jest jakichś tam informacji niesprawdzonych i tak dalej. Można powiedzieć, że w tych czasach to wszystko się tutaj zaogniło. I w takim środowisku ludzi przebudzonych, ludzi świadomych, bardzo, bardzo jesteśmy bombardowani informacjami na temat tego, co się dzieje na świecie, na temat tego, na temat wirusa. I ja tutaj zachęcam was, aby nie wierzyć we wszystko, co widzimy, bo człowiek, który wchodzi w takie środowisko ludzi tych przebudzonych, zauważa, jak ten świat jest zbudowany, czym jest Matrix, jak to
Tutaj działa, kurczę, znowu mi miga, że bateria się kończy, już nie wiem, czy się kończy, czy nie, możliwe, że bateria używana i tam jak używana, to już tam jest, no, już wiadomo, raz jest, raz miga, że ten, raz nie, no nieważne. Ale ważne jest to, żeby uważaj na te wszystkie informacje, które widzimy w internecie od tych ludzi tak zwanych świadomych, czy nawet tych telewizji niezależnych i tak dalej. Dużo z tych rzeczy tutaj nie ma pokrycia w źródłach. Dużo z tych rzeczy tak naprawdę może być nieprawdziwych. Ale wiadomo, że człowiek ludzki działa tak, że jak widzi jakąś informację, no tak zwaną tą teorię spiskową, ale nie lubię tego słowa, bo tą łatką teorię spiskową są tak naprawdę przykrywane wszystkie rzeczy takie, które nie są zgodne ze systemem, więc nie lubię tego słowa teorie spiskowe. Aczkolwiek część tych rzeczy faktycznie tutaj jest manipulacją, nawet właśnie w tym środowisku. Dlatego zachęcam was, aby nie wierzyć we wszystko. I takie też bombardowanie się tymi wszystkimi informacjami. Nie jestem pewien, czy to faktycznie działa. Wydaje mi się, że o wiele wspanialej jest tutaj żyć w miłości, medytować, niż słuchać tych wszystkich informacji o Matrixie i tak dalej. To jest właśnie ciekawe, jednakże myślę, że jednak miłość ma tak wielką moc. I po co nam te wszystkie informacje? Po co czytać o starym świecie, który opada? Lepiej tworzyć świat nowy, świat miłości. Chyba tak, chociaż nie jestem do końca przekonany. Może faktycznie nutka świadomości o świecie, który nas otacza, o ludziach, o elitach. Może jest przydatna, może nie. Ale i tak uważam, że może tak powiedzieć. 90% tego informacji, które powinniśmy chłonąć, czasu, który powinniśmy przeznaczać na nasz rozwój, to na rozwój miłości, a nie na czytanie tego wszystkiego, co w internecie się dzieje, bo teraz nawet można zauważyć, jak wiele osób się, można powiedzieć, że niby przebudziło. Wiele osób uważa, że nie założenie maski, nie oglądanie telewizji, to już jest faktyczne przebudzenie, ale tak naprawdę w świecie takich ludzi bardzo jest tutaj negatywna energia, panuje. I właśnie to nie jest jeszcze branie odpowiedzialności za swoje życie, tylko mówienie, że świat jest zły, że nasze cierpienie zależy od innych. A tak naprawdę to my tworzymy nasz świat i nasze cierpienie tworzymy tylko my sami. Ile to się nagrywa? Kurczę, 13 minut. Znowu. Jednak cięższa kamerka. To tutaj już ręka zaczyna szybciej boleć niż w telefonie. No zobaczymy, jak to wyjdzie ten filmik. Zobaczymy. Cóż mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Zobaczymy. Wszystko zobaczymy i nic nie zobaczymy. Jest tu tak po prostu pięknie. I gdzie mój kamień? Jeszcze na koniec oczywiście na nasz piękny kamień. Wow. O, teraz tak można oglądać. Ajajaj. No, może ze ostrością być problemy. No, ale nieważne. Kamień jest tak cudowny, tak wspaniały. Wow. To jest po prostu to. Niesamowite. Zobaczcie po prostu, jakie to jest cudowne. Aloha, bracia i siostry. Pamiętajcie o miłości. Właśnie zauważam, że to te osoby, które opowiadają o miłości, które żyją w miłości, one naprawdę są tutaj szczere, prawdziwe i szczęśliwe. I to jest właśnie magia życia, a nie koniecznie czytanie tych wszystkich informacji i teorii. Życie w miłości, najsilniejsza energia. Pozdrawiam, kocham, ręka na serduszku, kocham
Kocham, kocham. Aloha.